W tym filmie pokażę, jak obliczyć kilka prostych całek oznaczonych, a następnie pokażę ogólny, taki podstawowy wzór na funkcję pierwotną do funkcji potęgowej. Zaczniemy od takiej prostej całki, od minus 3 do 5 z funkcji stałej równej 4. No, ten skomplikowany napis oznacza nic innego jak pole pod wykresem funkcji stałej, czyli pole tego prostokąta, więc właściwie to możemy obliczyć w pamięci. Długość tego boku jest 8, wysokość 4, czyli ta całka możemy bez liczenia napisać, że to jest 8 razy 4, czyli 32. To potem sobie sprawdzimy, jak obliczymy ją, można by rzec, analitycznie. Następną całką to będzie całka od minus 1 do 2 z funkcji kwadratowej, czyli pole pod parabolą. Tutaj to jest wykres paraboli 2x kwadrat, no i ta całka oznaczona to jest nic innego jak pole pod tą parabolą. I oczywiście tego pola już nie potrafimy obliczyć z takiej geometrii elementarnej, no i ta całka oznaczona daje nam właśnie to pole. No i trzecią całką, jaką obliczymy, to będzie całka z funkcji 3 przez x kwadrat, czyli znowuż pole pod takim wykresem funkcji 3 przez x kwadrat. No to pole również nie jest możliwe obliczenie jego na podstawie takiej geometrii elementarnej. Wszystkie te całki, potem zobaczymy, mają pewną wspólną, te wszystkie te funkcje mają pewną wspólną własność, mianowicie są to funkcje potęgowe, prawda? Tu 4 możemy zapisać jako 4 razy x do potęgi zerowej, tu jest 2x kwadrat, no a tu jest 3 przez x kwadrat, czyli 3 razy x do minus drugiej. I teraz wszystkie te całki, żeby obliczyć, to musimy sobie przypomnieć podstawowe twierdzenie rachunku różniczkowego i całkowego, które właśnie mówi, że z jednej strony, jak liczymy całki oznaczone, że jest pewna skomplikowana procedura graniczna, która definiuje, co to jest całka oznaczona z tej funkcji, i to twierdzenie mówi, że tej procedury nie trzeba wykonywać zawsze, tylko możemy ją zastąpić pewnym innym rachunkiem. No, mianowicie tak, jeżeli mam funkcję ciągłą na odcinku AB, to całka z tej funkcji ciągłej jest różnicą funkcji pierwotnych w górnej i dolnej granicy przedziału, gdzie funkcja pierwotna to jest dowolna funkcja taka, której pochodną jest moja funkcja, którą całkuję, prawda? Oczywiście ta funkcja nie jest jedyna, bo wiem, że pochodna stałej jest 0, czyli do tej funkcji, to jest taka rodzina funkcji pierwotnych, wystarczy mi wziąć którąkolwiek z nich, dlatego że ta różnica nie zależy od tego, którą z funkcji pierwotnych wybrałem, bo one wszystkie na przedziale różnią się o stałą, wobec tego ta stała mi wypadnie w wyniku tego odejmowania. No to twierdzenie ma pewną jeszcze jedną ukrytą treść, której na pierwszy rzut oka nie widać, a mianowicie, że dla każdej funkcji ciągłej taka funkcja pierwotna istnieje. Więc to też jest treścią podstawowego twierdzenia rachunku różniczkowego i całkowego, taką treścią ukrytą, która tutaj w tym sformułowaniu nie jest tak jasno wybita. No dobrze, ale to jest tylko przypomnienie. No a w praktyce, i to jest w praktyce, jak liczymy całki oznaczone. Czyli po prostu musimy znaleźć funkcję pierwotną. No dobrze, czyli zacznijmy od naszej pierwszej funkcji. Jaka jest funkcja pierwotna do funkcji stałej? No to wiemy, że czyli jakiej funkcji jest pochodną funkcja stała równa 4, no to wiemy, że to jest pochodna funkcji liniowej, prawda? Jak wezmę funkcję liniową, no to 4x, no tu mógłbym jeszcze dodać jakąś stałą, ale nie będę jej dodawał tutaj, dlatego że w tym twierdzeniu mogę wziąć dowolną z funkcji pierwotnych. Czyli muszę wziąć funkcję 4x i obliczyć jej różnicę w dolnej i górnej granicy całkowania, co oznaczamy taką kreską z górą. Górna granica na górze, dolna na dole, to jest oznaczenie na różnicę, czyli to jest 4 razy 5 minus 4 razy minus 3. Czyli to jest 20 plus 12, czyli 32, tak jak z elementarnej geometrii wiemy, ile pole tego prostokąta wynosi. Przejdźmy do następnej całki. 2x kwadrat. No dobrze, teraz muszę znaleźć funkcję pierwotną do funkcji 2x kwadrat. Teraz, ponieważ jak pomnożę funkcję przez liczbę, to pochodna też się mnoży przez liczbę, to wystarczy mi znaleźć funkcję pierwotną do funkcji x kwadrat i ją pomnożyć przez 2. Czyli teraz, jakiej funkcji pochodną jest funkcja x kwadrat? No to chwila zastanowienia się. Wiemy, że jak różniczkujemy funkcję x do trzeciej, to pochodna funkcji x do trzeciej to jest 3x kwadrat. A my chcemy mieć samo x kwadrat, czyli musimy podzielić x do trzeciej przez 3.
czyli x do trzeciej przez 3, pochodna tej funkcji to jest x kwadrat, no i to musimy obliczyć w granicach od minus 1 do 2, czyli to jest ile? No, 2 trzecie, może tak napiszmy, razy 2 do trzeciej minus 1 do trzeciej. Wobec tego to jest 2 trzecie razy 8 plus 1, tak? Bo to jest minus minus 1, czyli plus 1, czyli 9, czyli 2 razy 9 przez 3, czyli 6. Zatem pole pod tą parabolą wynosi 6. No i jeszcze jedna całka, 3 przez x kwadrat. No to właśnie, znowuż to będzie 3. Jaka jest funkcja pierwotna do funkcji 1 przez x kwadrat? Tak? Czyli, no i teraz jaką funkcję różniczkujemy, aby dostać 1 przez x kwadrat? No to znowuż chwila zastanowienia się mówi, że jeżeli zróżniczkuję funkcję 1 przez x, to co? Pochodna 1 przez x to jest minus 1 przez x kwadrat. Zatem pochodna minus 1 przez x to będzie 1 przez x kwadrat, czyli to będzie 3 razy minus 1 przez x, no i w granicach od 1 do 4, czyli to jest minus 3 razy 1 czwarta minus 1. Wobec tego to jest minus 3 razy minus 3 czwarte i szczęśliwie wychodzi pole dodatnie, no dlatego, że jeżeli funkcja jest dodatnia, to całka oznaczona musi być dodatnia z tej funkcji, no dlatego, że wiemy, że to jest pole pod wykresem. Czyli to jest 9 czwartych. No i teraz na tych trzech przykładach możemy przypomnieć sobie, wyprowadzić pewien ogólny wzór, mianowicie na funkcję pierwotną do funkcji potęgowej. No a w tym celu musimy sobie przypomnieć, jak wygląda pochodna funkcji potęgowej. Otóż zobaczmy, jeżeli różniczkujemy funkcję x, powiedzmy, do potęgi p, pochodna, to jest co? No wiemy, że to jest px do p minus 1 i to jest bardzo ogólny wzór. P może być naturalne, p może być dodatnie, ujemne może być wymierne, a nawet niewymierne. To jest dla p, czyli żeby mieć w pełnej ogólności to x, musimy wziąć większe od zera i p jest dowolną liczbą rzeczywistą. No, co to jest rzeczywista potęga, to może nie jest miejsce, żeby tutaj mówić o tym w tej chwili, więc możemy myśleć, że to jest dla wymiernych p. Wtedy wiadomo, to jest, czyli ten wzór obejmuje również pierwiastki z potęg i tak dalej. Teraz zobaczmy, jeżeli przeczytamy go w drugą stronę, my teraz chcemy znaleźć funkcję pierwotną do x do p, czyli możemy napisać tak, x do potęgi p minus pierwszej to jest pochodna czego? No dzielimy przez p, x do p tej prim podzielone przez p. No to mogę napisać, że to jest x do p tej przez p prim. Aha, no to widzę, że tutaj mam funkcję, a tu jest, widzę, jakiej funkcji pochodną jest moja funkcja potęgowa. No i teraz zwykle p minus 1 się zapisuje, zamieńmy teraz p minus 1 na q, tak? Czyli x do q tej równa się, czyli kładę p minus 1, kładę jako q i mam x, czyli p to jest q plus 1, to jest x do q plus 1 przez q plus 1 prim. Czyli innymi słowy, funkcja pierwotna do funkcji potęgowej x do q tej to jest x do q plus 1 dzielone przez q plus 1 i oczywiście to jest dla q różnego od minus 1. Tak jak tutaj, żeby podzielić przez p, to musiałem mieć p różne od zera. Zwracam uwagę, że tutaj po prawej stronie nigdy nam się nie pojawi 1 przez x, dlatego że wtedy p minus 1 musiałby być minus 1, czyli p 0, ale pochodna funkcji stałej jest 0. Czyli istnieje pewna jedyna funkcja potęgowa, która nie jest pochodną żadnej funkcji potęgowej, to jest funkcja 1 przez x. No i funkcją pierwotną do funkcji 1 przez x jest logarytm naturalny. Czyli to jest, prawda, ten wzór mówi nam, jak wygląda funkcja pierwotna do funkcji potęgowej, do wszystkich funkcji potęgowych, z wyjątkiem funkcji 1 przez